Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z DLC do The Outer Worlds o tytule Coś się czai na Gorgonie. I przed nami wątek główny, czyli weryfikator wzrokowy. No, uzyskaliśmy gałkę oczną. Tu jesteśmy, kurczę, trochę po przejściach, prawdę mówiąc. Trochę maruderzy dali nam wycisk, o tak. No, chciałam powiedzieć, chyba dali nam w kość mniejsza. I teraz tak, tu odkryliśmy takie fajne jakieś wejście. Trochę wygląda jak do jaskini. No, to będzie na pewno jaskinia. Moglibyśmy to... A w sumie iśmy to obadać. No, a tam mamy to zadanie główne, więc zrobimy je później. Troszeczkę. Zobaczymy, co tu się kryje. Opuszczone kopalnie. Ogólnie cała ta asteroida... No, jest taka strasznie piętrowa, góra, dół. I no, trzeba się skupić, żeby tutaj czegoś nie pominąć. A sporo tego jest. Tu mam jakiś szyb z windą. Anyone else feel like the walls are almost leaning in? Did the temperature just drop, or is it my imagination? No i teraz tak. No, ostatnio pod modliszyczce. No, mrozaury tutaj poznaliśmy. Nowe. Modyfikowane. weź wszystko, weź. Nie, nie bierzemy, bo oczywiście. Ciekawe, co tu robi. Bo chyba go nie... A może? Kto wie, nie? Strasznie się przygląda te. To był twój przyjaciel? Czy masz na niego chętkę po prostu? Zgłodniałeś. I teraz mało, że są mocne, takie jak były. Zresztą tutaj wszystko jest, kurczę, mocniejsze niż w podstawce. No to jeszcze... O, proszę. Ja bym proponowała od razu. Tak. Ubić, nie? Bo... One są mocne i spore obrażenia zadają. Dobra. I udało się. Bez. Bo wcześniej nam się zginęło. Kurczę. Dały nam w kość. Sprały dość mocno. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Coś tam pełza u góry, słyszę. Tam coś jeszcze jest. Teraz zobaczcie. I tu znów możemy w lewo albo w prawo iść, oczywiście. Ciekawe, czy... To się nie łączy z tym miejscem, do którego zmierzamy. O nie, dostałam od lodu. Dobra, przeżyjemy to. Wrażliwość na obrażenia od zimna. Znamy, nie bierzemy. Już miałam strzelać w tę beczkę. Zobaczcie. No bo to jest z tej samej strony, do której zmierzamy, tylko tu jest... Tu się coś wydarzyło, z tego co wiemy, prawda? Po całej historii. To miejsce jest zawalone. Więc to by było na tyle, ale wygląda... Jakby to był jeden kompleks. Coś mi tu znów ciąży. To ostatnio podniosłam niepotrzebnie. To też jest za słabe. Ale... Coraz gorzej, bo mamy tak. Musimy się pozbyć tych strzykawek z Adrena czasem. Chyba nazbieraliśmy jednak już trochę amunicji. Nie wiem, czy ta amunicja coś waży. Chyba nie ważyła nic. Niemniej jednak mam wrażenie, ale może... O! Benji. You remember that time? That time we... Yeah, fishing. Down on Stellar Bay. You read my mind, Benji. Black sun on the water.
Waves glinting like teeth. Swallows whole. That sky. The rock. It's whispering, Benj. Yeah, you hear it too. Wants me to crawl. Crawl down deep. Let the beast consume. Benji. Can't hear you. You breathing? Ben? No proszę. No i został sam. Ale właśnie, Parvati mówiła, że ma wrażenie, że te skały się ruszają. Ale jej głowa odleciała. No proszę. No jak? Teraz! That's the last of them. Co my tu mamy? Tu też brak przejścia. Już wiem przynajmniej co wcinały. Tylko Adrena czasu musimy się pozbyć. Sprzedać. Bo chyba... O! Trochę nam ciąży. Placówka badawcza Virgilla. Nie mylić z Virginią. Dobra. To? Ale tu nie ciekawie. Łącznik obejściowy. Jak dobrze było podejść. Teraz tak. This has got to be one of those research sites we're looking for. It's sort of lonesome, isn't it? No bo pytanie, jak oni w ogóle wpadli na ten Adrena czas? Jak oni go zaczęli produkować? Z czego? O! Niesamowite przygody Archibalda. To jest numer 2, bo jeden znaleźliśmy, 3 i 4 już mamy. Więc to chyba jest ostatnie. Kultowy komiks poświęcony postaci supertępiciela. Znamy. Spotkanie z tańczącą królewną zakończyło się złamanym sercem. Nasz bohaterski Archibald leczy smutki w odpustowym mieście Fairview, gdy horda krwiożerczych kryształowych kanidów ucieka z laboratorium pewnego złego bezrobotnego naukowca. Podczas gdy kanidy obracają miasto w perzynę swymi plazmowymi oczami, Excelsior udaje się do samego serca laboratorium, by uśpić przywódcę stada, króla Alfa. Król knuje, by uszkodzić zaufanego PX Excelsiora, przez co nasz bohater zostaje zmuszony walczyć z pomocą jednej broni znajdującej się w zasięgu ręki. Czaszki rodzonej matki króla Alfa, carycy Krystaliny Alfa. Czy nasz wąsaty bohater zdoła umknąć szponom króla i ukoić swe zranione serce? Max, nic o tym nie powiesz? Nic a nic, ani trochę? Parvati powiedziała. No dobra. No dobra, bo to są te wskazówki do tego miejsca. Poczekajcie, właśnie, zerknijmy sobie, jak to wygląda. A jeszcze te spotkanie z lamą. To jest piersiówka. Romans. O, to jest ta rozmowa niebuszczyków. Odszukaj wskazówkę w kopalniach Gorgony. Odszukaj wskazówkę w wozie utylizacji odpadów. Odszukaj wskazówkę w wejściu serwisowym działu WIA. A już się bałam, zobaczcie, czyli to jest wszystko tu na miejscu. Nie wiem, czemu ja myślałam, że my będziemy musieli znowu latać po tych planetach. I odszukaj wskazówkę w obserwatorium
centrum syntezy i wytwarzania. Maurice zostawił swoją wskazówkę w pobliżu obserwatorium CSW. A, tu już brakuje nam tylko jednej tak naprawdę. To fajnie, to się robi samo. A my... Obadaliśmy to miejsce? Obadaliśmy. Jeszcze chyba na górę możemy jakoś wejść. To sprawdźmy to. I będziemy mogli do tego naszego głównego zadania pomykać. To była ta lewa strona z tą wskazówką. O! Wypalarka plazmowa? Tytanowa edycja. Ale nie chcemy. I teraz tak, myślę, że damy w broń długą. Czekajcie. Broń długa. Okej. Naprawimy sobie sprzęt. 350 na 350. No dobrze. I teraz tak, jak tu się... Czy tu już była góra? Nie no, poczekajcie, coś mi tu nie gra. Jeszcze coś tu było. Tu była ta... lewa strona? Tam byliśmy. Tu byliśmy. I coś tu widziałam, tak? Prawda? To nie żyje. Ale tam już dalej. Ho, ho, ho! Okej. Tam... Nie wiem, pewnie takie same albo i gorsze. O proszę. Co my tu mamy? Czemu nie mogę tu podejść? Zaraz sobie otworzymy. Podnieś przedmiot. Zautomatyzowane iniektory ATP-1. Something about the tunnels here gets under your skin and into the worst parts of your head. Makes you feel... not yourself. In case I don't make it out of here. Marauders. This lucky. Must have followed me from OCI. Time to make tracks while the mats are busy. I'm shedding some extra weight. It's yours if you find it, whoever you are. You need it more than I do now. Czyli Lucky tu był. Ojej, to jest mega królowa. Jeszcze żołnierz. Never anger a man of the claw. Mhm. Oj, się wpakowaliśmy, co? Trzeba się leczyć, bo dostaliśmy z lodu. Jeszcze żołnierz. I uważam, że trzeba wiać. Szybciej, szybciej. Trafiła, fuck. Nie umieraj, dżdżownico! Trochę oszukaliśmy system, bo uciekliśmy i Parvati do nas wróciła. Padła. No ale, nieciekawie, co ona tu miała. Naszyjnik, nagrodę, magazynek, lekką, ciężką, ogniwo i adrena. No i proszę, i się przedźwigałam, prawda? To nas nie interesuje.
Znajdziemy tu Luckiego? Myślicie? Chyba nie jednak. Jak oni mogą nam robić takie rzeczy? Tam jest jakaś kolejna odnoga, prawdopodobnie prowadząca na początek gdzieś, ale... Ale jednak... Zgłoszenie wypadku. Kopalnia na Gorgonie, zgłoszenie wypadku. Podczas transportu wagonetka zjechała z toru i spadła z dużej wysokości, uderzając o ziemię ze znaczną siłą, powodujące wypadnięcie ładunku i uszkodzenie jednostki. Powód? Niezdolność pracownika do prawidłowej orientacji przestrzennej i reagowania na zagrożenie w jego otoczeniu. Szkody. Utrata jednej wagonetki. Opóźnienie w dostawie związku X. Przewiduje się, że utrata odcinka toru spowoduje znaczne opóźnienia w dostawie towaru. W celu zminimalizowania opóźnień i spadku produktywności zaleca się przeniesienie działalności wydobywczej do nowej lokalizacji. Obecnie brakuje zasobów, które można by przydzielić do naprawy toru lub oczyszczenia miejsca wypadku. Dodatkowe zagrożenia... Poślizgnięcie, ludzkie płyny ustrojowe, możliwość obniżenia morale pracowników, czynniki wizualne i węchowe, dodatkowe zalecenia czynności. Wezwać specjalistę do spraw przetwarzania odpadów, czyli to tu go wezwano, w celu usunięcia zanieczyszczeń, zamknąć tor kopalniany powiązany z tą lokalizacją do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw. Przenieść działalność wydobywczą do innej aktywnej lokalizacji, wydłużyć zmiany wszystkich pracowników w kopalni w celu utrzymania bieżącego poziomu produktywności, rozważyć umieszczenie pachołków wokół mokrych powierzchni. No tak, zginął człowiek, no trudno. Kolczyki i Adrena czas. To jest ta wagonetka prawdopodobnie. Tu kolejna, a tu kogo mamy? Ojej, wszedł tu już, nie wyszedł. No i po co się pchał w gruz? No po co? I teraz tak, mamy całą prawą stronę jeszcze ze sobą. Mamy też lewą stronę. Teraz moglibyśmy się cofnąć, zobaczyć, czy coś tam będzie. Co ja mam tutaj zrobić teraz z tą wagą? 3 kilo. Przy co niczego nie podniosłam z broni, ani nie podniosłam z... pancerza. Więc po prostu nazbieraliśmy tego śmiecia tyle. Czy to coś waży? Waży. I teraz najlepiej by to było sprzedać. To zero. To poczekajcie, bo ja może tam źle spojrzałam. Nie, no waży pół. No i tu mamy jakieś... Karty ciepowe, nieciepowe, prawda? Mamy doktorka. Raz, dwa, trzy. Poważnie? Czy jedynki jeszcze nie znaleźliśmy jednak? To ciekawe, gdzie mogła być jedyneczka. A w tym miejscu, do którego jeszcze nie zaszliśmy. Fakt. To mamy. I teraz... Kulczyki to takie śmieci. I co? I co tu wyrzucić? 3 kilo. No właśnie, tutaj chyba mieliśmy wcisnąć Adrenu czas. Jaki będzie spadek? Kto to wie? Cioteczka Cleo, przestań marudzić. Czyli tak, czas trwania szkodliwych efektów minus 50, pozostały czas 25. Czego mamy najwięcej? 0,3. Dobra. No najszybciej było rozmontować pancerz, jakby nie patrzeć.
niż teraz, kurczę, wyrzucać te cukierasy po kolei. Cofniemy się kawałek. Dobra, tego adrena czasu już też nie chcemy. Zapomnijcie o tym, co powiedziałam. I co, którędy byśmy wyszli? Ach, tu było jeszcze wejście. No dobra. No to jest tak. To jest to kółeczko. Ale to jest na lewo. A co będzie tutaj na prawo? Ta jaskinia, kurczę, głęboka i szeroka. Tu na lewo już poszliśmy. A, i to wszystko. To tyle, dobrze. Bo tu już na prawo nie pójdę. Okej. Okay. To tu będziemy mieli prawą. Teraz do badania. O! Byłam. No i dobra, no to teraz tak, góra odpada. Lecimy dalej. Czekajcie, to tu byłam, przeca. Czy to koniec tej jaskini? Czyli tylko na górę mogliśmy, okej. Okej, czyli co, chyba wsią, wszystko w takim razie. Dobrze mówię? Wypadek górniczy, placówka badawcza. Aż dziwne, że z prawej strony w rogu niczego nie ma. I... a jednak to się nie łączy. Ale coś tu jest. No dobra, to co? Baju, baju. A tu podchodziliśmy? Na tą prawą stronę? Tak. Tu? A, tu odnaleźliśmy, okej. Okay. Nagranie. No to co, no to, to by było na tyle. Całe szczęście, że nie ma tutaj więcej tych odnóg. Na pewno? Na pewno. Czyli w kopalni też im nie wyszło. Zaczęło się chyba od jakiegoś wypadku. Był problem z dostawami X. Pytanie, czym jest ten X? Co to jest za substancja? No i dobra, no to lecimy w to miejsce. I oczywiście to też nie może być małe. Tu jeszcze coś mamy. Mamy maruderów. O kurczę, co tam poleciało? No mnie zastanawia, czym moi nic nie robią. Właśnie zajechali delikatne. Przeładujemy. Przecież ja niczego nie pozmieniałam. Oni powinni biec i atakować. Tam jest jakiś berserker. Kurczę, opancerzone od góry do domu. Wiecie co? Aż sprawdzę, bo mnie normalnie ich zachowanie dziwi. Odległość średnia, broń mieszana, agresywność. No właśnie, bo oni na obronie nic nie robili. A Max? No właśnie. No nie wiem, może odległość mi nie pasuje w takim wypadku. No i dobra.
W sumie dobrze wyszło. O, teraz przylecą. Ale go ubili szybciutko. To 6 bitów, sporo. Mogliby nam dać jakiś automat, bo no kurczę, jesteśmy już na fullu z tym Adrena czasem chyba. Wiadomo, że to można zbierać w nieskończoność, ale trochę nam tu przykrze życie. Przydałoby się to sprzedać. Co to jest? Oszpecony hełm księżycowego człowieka. I weźmiemy to. To jest w ogóle na tym, na miniaturce. Tu nic nie ma. Zobaczmy. Jak to wygląda. Ej, i pójść do tego z czymś takim. Tylko bym musiała, co bym musiała ustawić, że widać. I pójść do tego nasz... I pójść do tego naszego... Prawdopodobnie... Jak on się nazywał? Jakoś prawdopodobnie tam miał przydomek, więc... Do tego sprzedawcy i zobaczyć, czy by się dogadał z nami. Ej, to by mogło być. No tam na Adrena czasie jedzie i w zasadzie... Nie ma pojęcia. To znaczy coś tam ma, coś mu świta, ale wypiera tym też również za pomocą tego Adrena czasu to, co się tu stało i to, że jego żona nie żyje, więc... Trzeba by było jakoś go wyleczyć. Jestem ciekawa, czy to by miało jakiś skutek. Na przykład powiedzielibyśmy... Nie wiem, jakieś opcje dialogowe by były. Moglibyśmy powiedzieć, że kosmolub podpuszcza tobie grzechy. Masz natychmiast zaprzestać brania, przyjmowania Adrena czasu. Ciekawe. Tu nic, tu nic. No to lecimy dalej sobie. Pyk, pyk, pyk. O! Tego się nie spodziewałam. No tam pobiegła. Ciekawe, czy nie ma więcej. The fragility of life and sanity can be overwhelming when seen so starkly. What happened to all these people? Nie wiem, oni już coś wiedzą, czego jeszcze my... O kurczę, jakie to jest długie i duże. Gdzie my jesteśmy? Czyli tu będzie cały ten kompleks. Jesteśmy oczywiście na dole. To kawałek drogi. Ale może czegoś się stąd dowiemy. Dobra, ale to tylko zwiastuje. Że będziemy mieli gdzie sprzedać Adrena czas. No zaraz wejdziemy na górę. Najpierw sprawdźmy dół. Ciekawa sprawa. I znów jestem przeciążona. O! Mogłoby to zniknąć, bo bym chciała statystyki zerknąć. Kurczę, ile tu tego wszystkiego, co? 634 i 89.
Typ pancerza ciężki. A, to weźmy na razie to. To sobie rozmontujemy. Bo... 89. No właśnie, a i tak ciężki nosi. Tym podmienimy, a Max? Podmienimy. Zobaczcie, zastraszanie, kłamstwo. 34, to tak, to sobie rozmontujemy. Możemy. Albo ten. To tak średnio. Ten też. I tak. No dobra, czyli ten perwaty jednak też pójdzie w odstawkę. Tylko... Co ty nosiłaś na głowie? Oto, okej. No teraz ma taki... O kurczę. Ale ma komplet. Niech będzie. Dalej jestem przyciążona. Dobra. Trochę żałuję. Trochę żałuję, że zniszczyłam ten w szafce obok, plazmowy. Ale czy my będziemy tego używać tak na dobrą sprawę? Dobra. Kaseta. Nie. Wszędzie te szpryca. Coś strasznego po prostu. No nic. Nie. Czyli co, została nam góra do badania. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Części broni, model statku. O! A jakaś kwatera może będzie otwarta. Oczywiście trzeba sobie samemu pomóc. Co to jest? Poszerzony, ciężki pancerz energetyczny. Broń ciężka plus 5, ukrywanie się plus minus 5. Typ pancerza u 103. Jeszcze więcej. Oczywiście się przeciążę, Parvati. Czyli nie. Max? No to Maxowi go wrzucimy. O. A to pójdziesz w odstawkę. Ktoś tu chciał samobój popełnić? Czy co tu się wydarzyło? O kurczę, co to jest? Lekki karabin maszynowy, MK. A to taki jak ta... Nioka nosiła. I co? I to by było na tyle. No to lecimy dalej, bo jeszcze kawałek mamy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I teraz tak, nie wiem, prawą robimy? Chyba zrobimy prawą. Tak jest. No to rozglądamy się.
Podmieniliśmy te pancerze, niby nosi ten pancerz Max, natomiast i tak nam ubyło chyba 3 kilo, znowu miny. I tu była. Przerobiony skafander ciśnieniowy. To jest pancerz średni, dlatego trochę mniej tego pancerza. Kurczę, no. Tu nic, tu nic. Tu też nic. I tu jeszcze mamy pierwsze piętro. Granatnik, już takowy widzieliśmy. Sporo mam amunicji, prawda? Bo 8000, chociażby tutaj długiej. Zapalała nóżka. Dobra, to teraz lewa strona. Oczywiście Adrena czas. Tu dokowały robotę. Kurczę, i podniosłam. Jeszcze... Ach. Okej, 350. Tu coś zrobimy? Nie wiem, to pytanie. Skoro ich tu nie ma, to gdzie one są? Coś tu za cicho i spokojnie, nieprawdaż? Ej, błażyć. O, i tu też można. Kurczę. Lekka amunicja. Nie wiem, może ja bym się przestała w ogóle rozglądać za amunicją, ale jak tak nie będę na nic zwracała uwagi? No i przepisami teraz się przeciążyłam. No i tak. Ja byłam pewna, że będziemy mieli tutaj ten automat kupna sprzedaży. A jednak nic się nie pojawiło. Ciekawa sprawa. Zwłaszcza, że to jeszcze jest kompleks mieszkalny. Jest winda. Lampia skała. Ciekawa. Postawili lampę i nazwali ją Lampią Skałą. Why? Nie wierzę w to. Dobra, i tu nic nie ma. Więcej to by było na tyle. Ale, ja tu coś podniosłam. Te przepisy. Straszne, jednak też sporo. No pół kilo to nie jest dużo, czy tam 0,3, nie, pół. No ale jak mamy na przykład 10, też bym mogła to posprzedawać. Ale nie ma gdzie, no byłam pewna, że... Nie wiem, w kompleksie mieszkalnym powinno coś takiego być. Powinien być taki automat, nie ma. Ani jednego automatu. To wygląda jak na takie miejsce, do którego ciężko się dostać, ale ma najlepszą skrzynkę. Ale nic nie widzę. Parvati, co my teraz zrobimy? Szybką podróż chyba mamy odblokowaną, mimo przeciążenia. Nie wiem, czy warto. Ściągać ją na dół. A
to jest twierdza maruderów. O, proszę. Tu jest więcej, tu jest więcej. Ilu ich tych maruderów tu będzie? Najgorsze, że nie mogę biegać. Ty jesteś kto? Kolos? No nie wiem, no jakoś nie wyglądają tak przepotężnie. Okej. A jednak. Nie wiem, co on tutaj w nas władował, ale ładnie poszło. Nawet bym powiedziała, że FPS spadł. Dobra, to w ciebie może tak. Okej. I zginęłam znowu. No ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Okej, go on quiet. Muszę trzeba się trochę inaczej ustawić. Tylko to jest to. No, trochę tak, tak mówiąc. I teraz tak, ona nie żyje. Okej. Problem polega na tym, że jestem przeciążona. On your left, Captain. You're gonna suffer. No fajnie krzyczy. Au. Porwaty wstaje. No nic, no ładnie nas tu załatwili dwa razy. Oszpecony hełm. Aha, no dobra, no to. Patrzcie, specjalna przesyłka, nieznany producent, broń naukowa. Ciekawe co robi, no proszę, nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się przy nim takiej broni. Dobra, super luneta. I co, u was też niczego nie sprzedam? Trochę słabo. Tu nic. A tu dłoń. Dobra. O proszę. 92, nie mam. Tytonowa edycja, pistolet. Wypalarka. Kurczę, szkoda, że tego nie można otworzyć. Trochę mi brakuje niestety. To nie, to nie, to też nie. I co? I to by było na tyle. Automat, dajcie automat. Nie, jeszcze można wejść na górę. Kurczę. Nie przytargali żadnego automatu. A
Aha, a potem można zejść w dół, prawda? Tędy przytuptaliśmy. To ja bym jeszcze zobaczyła. Co jest za budynkiem? A tam się to wejść chyba. Ale automatu nie ma. Oczywiście jakaś skrzynia. I grabki. Ojej, no dobrze, ile? 8 kilo aż. Trochę dużo i nie wiem, z czego to wynika, bo... Czy ja zmieniłam? Nie zmieniłam. Ale Parvati może zmieniłam. No właśnie. Pancerz. I nie mamy teraz tyle udźwigu. Ciekawa sprawa. Dobra. Mamy spokój, to chyba na dłużej. No i co? I to by było na tyle w takim wypadku. To teraz tak. Tu byliśmy. Tu nic nie znajdziemy ciekawego, ale... Tu coś jest. No jest. Dziwne, że tu trzymali dzikiego kanida. Nie był na przykład oswojony, tak jak zwykle, i nie biegał z nimi, tylko sobie tutaj kogoś wcinał. O nie. Lucky. Przesuń się. Twarz nam zasłaniają. Jednak nie żyje. No ja też myślałam, że może znajdziemy go żywego, no. I've stumbled onto something big. Bigger than Minnie Ambrose's journal. Spacer's choice wasn't making adrenotype for humans. They're making it for canids. The ads were all smoke and mirrors. There's no way they'd make something this dangerous for people. But why? To build an army, like in the Archie Excelsior comics? To make them smart, so they can do most of our jobs? To make them smart and give them thumbs, so they can do all of our jobs? Only one way to find out. I w ten sposób zginął. I dlatego ona mówiła, że kanid. Patrzcie, pistolet fajny. Kurczę. Że kanid przyniósł łapę w pysku. Ale jak... Jak dla kanidów? Dlaczego dla kanidów? Ja to w ogóle zauważyłam w ostatniej chwili. Gdybym tam nie skręciła, to byśmy w ogóle nawet jego ciała nie znaleźli. Ale jaja. Ale akcja teraz. Jednak nie żyje. A co wy tu robicie? O co tu chodzi? Co za bzdura? Nie ma. Dobra, już nawet nie chcę mi się z nich zbierać. Tych rzeczy. A potem jakaś broń naukowa. O! Już wrócili na miejsce z powrotem?
O Jezu, porwała ci sorry w plecy. Też nieźle. O, o! Trochę trzeba się schować. No trochę musiałam się posłużyć Maxem, bo mnie tu zaskoczyli. Skubańce. A ten chyba Parvati załatwił. Jeszcze ktoś musi tu być. Nie wiem, po co to beczki, skoro i tak ich nie trafia. No proszę, jak nas załatwili na ten moment. Nie spodziewałam się ich tu. Lucky Montoya nie żyje, niestety. Takie buty. No jesteśmy koło bipu. No i od tej pory będziemy wiedzieli więcej od Lakiego. Tylko teraz tak, możemy wejść tu, a możemy jeszcze zrobić zadanie. Z lamą i alpaką. Lama i alpaka chyba są tam kawałeczek dalej. Nie, poczekajcie, to myśmy już byli koło lamy i alpaki. Czemu nie mogę tego kliknąć, co jest? O, mapa. Dokładnie. Przybiegliśmy koło niej. Dokładnie tak. Szybko, szybko. Już ich chyba tu nie będzie. No nie, no nie powinni. Ale to... Nie wiem. Ten respawn przeciwników to chyba... Ach, to jest ta lama. Boże, tam było napisane pewnie nawet Lamia Skała, a ja przeczytałam Lampia. Okej. Okay. Dobra, to musiało być... A. Co my tu mamy? Paczkę. Do kapitan... Załoga, przyjaciel, obchodzi się ostrożnie. Ci tu zrobili sobie z tego co? Ołtarzyk? To jest lampia skała. A ja mówię, postawili lampę. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Pyk. I teraz co, pójść im oddać, czy... No tu w sumie kawałek jest, moglibyśmy. Myślałam, że to w tę stronę będzie bliżej. Tylko teraz tak. Myśmy tędy nie tuptali jeszcze. Chyba. A może i tuptaliśmy? Tuptaliśmy. Myślałam, że ich nie ma. Ona sama została. Ale zobaczcie, jest tylko jeden, nie jest drugi. Tamten lama pewnie. Any luck tracking down that llama? Technically, it's the package I'm after, but you get what I mean. That's it! Oh, I can't wait to rub this in my dumb captain's face. See here now? What's all this talk about? We got the package. And guess what? It was where I said it would be. And this fossil? It's not a llama. Not a llama at all. I believe I owe you an apology, First Mate. What? It's true. I wouldn't know an alpaca from a raptodon, and as a captain, that's a mark against my good name. Can you ever forgive me? Llama.
I don't know what to say. I'll start. Thank you, stranger. I suppose she's right. Maybe I was too quick to dismiss your leadership, sir. First mate, what say we put this awful business behind us with a round at the Sprat Shack? First one's on me. Llama? Here's my cut. I'd say you've earned it. And here's a little something extra for your time. Teraz tak przyjrzałam mu się i on chyba nie to, że jest jakiś zapylony, to niedobre słowo. On chyba ma bielactwo po prostu. Okej, okay. Cała przyjemność po mojej stronie, pierwszy oficerze. Mam wrażenie, że nawąchałam się trucizny i wszystko było halucynacją. O. Llama. I take offense to that. I would know if I was a hallucination. Be seeing you, and thanks again. Llama. Okej. Okay. Ty z nimi wyrabiasz. Ale dobra. No dobrze, to teraz tak. Co nam pozostało? Zrobić to zadanko główne. Znaleźliśmy już zwłoki Lakiego. No, szkoda, że zwłoki. Parwaty się strasznie przejęła. A Max tam, nie wiem, żyje swoim własnym życiem. Co my tu mamy? O! I thought I knew the OCI backwards and forwards. The Marauders got a way of finding every nook and cranny on this rock. OCI, fancy joint. Smells like Wentworth's and leather. A real slice of Byzantium. You don't set that up unless you're planning something big. Adrena time? Sure. But something tells me there's more to the story. Got a hunch to follow up on near the old mines. I'm leaving this here. In case I gotta come back. No dobrze, w kopalniach już byliśmy. No i z kopalni jeszcze wyszedł. Natomiast nieopodal już dalej padł. No ciekawe, czy był w środku, bo brzmiało to jakby... No też nie, no poszedł do kopalni w pierwszej kolejności. W jakiś dziwny sposób. No dobra, ale te kanidy znowu tutaj nie robią jakieś furory, bym powiedziała. Dziwna sprawa trochę. Czemu oni chcieli szprycować te kanidy? Nie wiem. Initiating ocular measurement. Measurement complete. Ocular identification complete. Welcome, Clarence Mostly. Access granted. Welcome to the Office of Creative Incubation. No ale co czuję, że tu się dowiemy. Jaki był zamysł? Chyba, że już sami się domyśliliście. No dobrze, ci, którzy odchodzą z Gorgony, dostań się do biura inkubacji pomysłów. Znajdź terminal administratora w biurze inkubacji pomysłów. No i proszę, jest i on. Ale to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie i oczywiście zapraszam was na następny odcinek z dodatku Co się czai na Gorgonie. Trzymajcie się. Hej, hej.